Prawda futbolu, prawda szkolenia na dachu czasami. Pracujemy czasami na dachu, dostaliśmy specjalne pozwolenie, nie możemy się zbliżać tutaj aż tak bardzo do krawędzi tego dachu. Gościem specjalnym Prawdy Szkolenia jest Jacek Zieliński. Witam Cię, Jacek. Dzień dobry. Jacku, w pierwszej części tego materiału dotyczącego centrum treningowego Legii przedstawiliśmy całość koncepcji. Natomiast ja sobie pomyślałem, że no z Tobą porozmawiam o tym duchu piłkarskim w tym całym projekcie. Byłeś konsultowany na każdym etapie? My tutaj od strony szkoleniowej się angażowaliśmy i nawet od takich poważniejszych spraw do takich drobnych, jakie szafki wybrać, w którym miejscu, żeby to jakby logistycznie wszystko gdzieś pasowało. Także tak, akademia też była przy planowaniu ogólnym wykorzystywana jak najbardziej. A fajne ujęcie tak na marginesie na dachu. Mierzymy wysoko, chcemy być wysoko, mierzymy do tych najlepszych klubów w Europie. A dobre nawiązania. Jak tak sobie pomyślisz, bo tutaj mamy tą przestrzeń tych boisk, tutaj ma być 8 plus boisko dla bramkarzy. Nieprawdopodobna historia. Jak zaczynałeś w Legii, to jak tam z placami było? Grać w piłkę w Legii. Wiesz co, no było podobnie jak teraz, bo to boisko treningowe... Dwa. Teraz jest tak, tam były 2 boiska treningowe, tak jak i obecnie, nie było nawierzchni sztucznej. Niewiele się przez te lata zmieniło, poza tym oczywiście, że mamy piękny nowy stadion, natomiast jeżeli chodzi o boiska treningowe, to było bardzo podobnie. To jest właśnie ten ośrodek, to jest ten przełom dopiero. Czyli musiało trochę czasu minąć, prawda? No tak, tak, to już o 30 lat. Prawie chyba, tak? 91, dobrze liczę? Dobrze. Prawie 30 lat, żeby Legia poszerzyła znacząco bazę, ale mówisz, właśnie mierzycie wysoko. Żeby mierzyć wysoko, to była konieczność? No względnie tak, Roman. No jak my mamy tą czołówkę, czy nawet powiedzmy tą średnią półkę europejską dogonić? Kluby ekstraklasy marzą o tym, żeby grać regularnie w Lidze Mistrzów, w pucharach, w Lidze Europy. Natomiast ile razy to się zdarzyło? W Lidze Mistrzów graliśmy 3 razy na przestrzeni właśnie tych 30 lat, o których wspomniałem, czyli średnio raz na 10 lat nam się udaje. No bo trudno jest rywalizować z tymi klubami zachodnimi na rynku transferowym i budować w ten sposób drużyny, tak? Bo te kluby są po prostu najzwyczajniej w świecie bogatsze. Oczywiście trafi się w tych rozgrywkach europejskich jakiś klub z mniejszym budżetem, ale to ten klub się pojawi i za chwilę znika, potem się pojawi kolejny. My jeżeli chcemy wejść do tej Europy, no to musimy przede wszystkim szkolić własnych piłkarzy i to szkolić powiedzmy na masową skalę. Szkolenie własnych piłkarzy to jest pewien proces, prawda, pewien cykl. W jakim momencie jesteście jeszcze? No, na chwilę wystartujecie z tym centrum treningowym, ale jakbyś miał powiedzieć, w jakim momencie jest Legia jako klub jeszcze bez tego centrum treningowego na pełnych obrotach? Wiesz co, to zaczyna się dziać dużo lepiej w ostatnich latach ze względu na dobrą współpracę z pierwszym zespołem. Myślę, że tutaj było troszeczkę, to była taka pięta achillesowa. To szkolenie już było wcześniej dużo lepsze, chociaż pozostawia nadal się chcemy rozwijać, nie jest idealnie, ale dzięki współpracy z pierwszym zespołem już wprowadzamy zawodników do pierwszego zespołu, którzy w tym zespole się sprawdzają, którzy za chwilę są dostrzegani przez inne zachodnie kluby. Natomiast czego nam brakuje? My chcemy tych zawodników szkolić więcej, bo jeżeli wyszkolimy takiego Majeckiego, Szymańskiego, Karbownika, czy za chwilę Rosołka, czy no nie będę wymieniał, bo tam są zawodnicy z 2002, potem 2003 roku, bardzo taka szeroka grupa zdolnych zawodników. Jeżeli będzie to 2 zawodników z rocznika, 3 zawodników z rocznika, to za chwilę oni się pokażą w ekstraklasie i równie szybko znikną z tej ekstraklasy, wyciągnięci przez te bogate kluby europejskie. W ich miejsce muszą być kolejni, czyli musimy to robić na większą skalę, musimy to robić lepiej. Będziemy mieli warunki ku temu, żeby robić to w odpowiednim miejscu. Mamy tu wszystko, czego potrzebujemy do treningu. Musimy trochę usprawnić jeszcze scouting. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i to jest krok po kroku stajemy się mocniejsi. Powiedziałeś bardzo ważny element, żeby uwiarygodnić ten proces szkolenia, musi być jakby wprowadzanie piłkarzy do pierwszej drużyny, prawda? Bo na koniec no, nikt nie wierzy później w ten proces szkolenia, jeśli to się nie udaje, prawda? I wymieniłeś też konkretne nazwiska. Szymańskiego już nie ma w Legii, ale jest to Porełka, która wybuchła w Legii. Dzisiaj to jest podstawowy piłkarz reprezentacji Polski, prawda? Majecki czy Karbownik, oni potwierdzają to, że Legia idzie w tym kierunku. Czy to też jest charakter trenera? O tym decyduje? Charakter trenera i myślę przekonanie trenera, że młodzi zawodnicy są w stanie rywalizować z tymi starszymi, że są w stanie dać równie dużo, co ci starsi doświadczeni piłkarze. I również dołączyłbym do tego strategię klubu, bo w strategii klubu jakby się mieści to wprowadzanie zawodników do pierwszego zespołu na większą skalę niż robiliśmy do tej pory. Mając za sobą trener, który ma taką strategię za swoimi plecami i wsparcie prezesa, no łatwiej mu jest takie decyzje też podejmować. 8 boisk. Ilu młodych ludzi tutaj będzie na stałe przebywać, trenować, pracować, no szkolić się w każdym aspekcie, bo rozumiem, że edukacja też wchodzi w grę. Tak, będą tutaj wszystkie zespoły od U15 w górę, czyli U15, 16, 17, 18, drugi zespół. Oczywiście pierwszy zespół będzie miał swoją część, to jest 25, nie wiem, 30% całego tego ośrodka. Pozostałą będzie zajmować akademia. W sumie chyba będzie około mniej więcej około 110 zawodników. Będą dojeżdżały też zespoły U14 dwa razy w tygodniu, tak żeby już poczuły klimat tego ośrodka, tego naszego, a można powiedzieć, domu, bo chcemy, żeby tutaj wszyscy zawodnicy dobrze się czuli, żeby traktowali to miejsce jak swój dom. 110 piłkarzy, czyli to jest coś, jak patrzę na kluby Bundesligi, że one nie mają bardzo licznych akademii, natomiast one mają taką jakościową pracę. My mówimy o tych drużynach od U15 w górę, natomiast część naszej akademii pozostaje na starym miejscu, czyli na Łazienkowskiej i tam zespoły od U10 do U14 włącznie, czyli w sumie to będzie około 200 młodych zawodników. Dobrze, ale rozumiem, że jak wymieniasz te drużyny U15, to jest takie nastawienie... Zawsze tylko kilku ma szansę tak naprawdę zrobić zawodową karierę. Może więcej, ale to już naprawdę musi być niezwykły rocznik. To też pokazuje, że jest konieczna jakościowa praca. Jakościowa praca i w dobrych warunkach, bo można mieć bardzo dobry program szkolenia, ale jeżeli nie masz odpowiednich warunków, nie masz dobrej infrastruktury, nie masz ludzi, którzy mogą ten program realizować, mam tu na myśli trenerów. Nasi trenerzy... pracowali przy naszym też programie szkolenia. Oni dołożyli tutaj swoją cegiełkę, dokładali pewne elementy po to, żeby też się czuć częścią tego programu, żeby to, co robią, robili z dużym przekonaniem i żeby wiedzieli, co robią. Także przygotowywaliśmy ich do tego przejścia, było bardzo mało rotacji i ta grupa, która tutaj trafi, to będą naprawdę najmocniejsze osobowości trenerskie naszej akademii. To o tym procesie szkolenia już z poziomu murawy tam... Powąchamy tą trawę. Fajnie jest tak pod niebem, ale zejdźmy do poziomu murawy jeszcze o tych detalach szkolenia z Jackiem Zielińskim. No, zróbmy to. Zeszliśmy na poziom murawy i tak odliczam te boiska. Jesteśmy na boisku numer 3. Czy coś to oznacza? No zdecydowanie tak. Najmłodsze grupy zaczynają z tamtej strony. Aha. Także marzeniem każdego młodego zawodnika, który zaczyna z tamtej strony, jest znalezienie się po tej stronie tego placu drobiastego. To są boiska dla pierwszego zespołu, pierwsze dwa, następnie jest drugi zespół, U18, U17, U16 i 15 będą też trenować w dużym wymiarze czasowym na sztucznym boisku. Natomiast już od U17 do pierwszego zespołu wszystkie zespoły tylko i wyłącznie na tej murawie. No właśnie, czyli rozumiem, że każde boisko jest przyporządkowane do określonego zespołu. Zdecydowanie tak, taki jest plan. Trochę myślę, że walec musi tu wkroczyć, ale rozumiem, że jeszcze ładnych kilka tygodni do tego momentu, kiedy wkroczą tu piłkarze. No teraz wiesz, ciepło jest podlewanie, wegetacja rusza, także za powiedzmy w lipcu, kiedy będziemy wchodzić, to będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. Tam na dachu zaczęliśmy rozmawiać o tym, ilu piłkarzy tu będzie trenowanych, o tym wyselekcjonowanym sztafie trenerskim. Jakbyś tak miał przybliżyć nam liczby, ilu trenerów tutaj będzie pracowało na co dzień? Do każdej kategorii wiekowej będzie dwóch trenerów. Będzie pierwszy trener, trener asystent, będą trenerzy koordynatorzy, którzy będą opiekować się zespołami U15 i U18. Koordynatorem między pierwszym a drugim zespołem to będzie, myślę, osoba, która zostanie wyznaczona z pierwszego zespołu, tak żeby była płynność przechodzenia właśnie do tej drużyny. Póki co mamy koordynatora zespołów drugiego i U18, nie ma takiego z pierwszym zespołem. Myślę, że to jest kwestia czasu, żeby to zmienić. Dochodzą trener motoryczny, trener bramkarzy, którzy też są jednocześnie koordynatorami trenerów, czyli w sumie będziemy mieli kilkunastu trenerów z tej grupy 28, jakich posiadamy obecnie. Kilkunastu trenerów. Wiesz, że cały czas trwa dyskusja o jakości szkolenia w Polsce. A jak ty w ogóle podchodzisz do tej dyskusji o tym, jak, na ile ci trenerzy są przygotowani, na ile im się chce, na ile te programy szkoleniowe są w Polsce odpowiednie? Na ile odpowiednie? Roman, nie ma tajemnic, jeżeli chodzi o programy szkolenia, bo ludzie migrują, pracują w różnych miejscach. My też mamy w naszej akademii ludzi, którzy pracowali, tak jak Richard Grosschotlen, i w Holandii, i w Kanadzie, i w Rosji, także w wielu miejscach, no i w Polsce wcześniej też, w wielu miejscach Europy. Mamy Urbana Piotka, który pracował w Hiszpanii, który też tam był, powiedzmy, mocno zaangażowany przez wiele lat w szkolenie młodzieży. Też wie, jak ten futbol i szkolenie hiszpańskie wygląda. Był Radek Mozyrko, który pracował wiele lat w Hiszpanii, pracował w Stanach Zjednoczonych, który też już wiele doświadczył, wiele widział i też miał znaczny udział przy tworzeniu tego programu szkolenia. Także przykładów jest bardzo dużo. Sztuką jest, żeby dobrać te elementy, które dla nas są istotne, które nam pasują, które pasują do naszej mentalności, do naszego środowiska, do sposobu gry pierwszego zespołu, do naszej ligi, powiedzmy, i wykonawcy, czyli to, co jest najważniejsze, czyli trenerzy, którzy są świadomi tego, co robią, którzy są pracowici, ambitni, czyli ci, którzy ten program będą na co dzień realizować. Tak się zastanawiam, funkcjonowanie takiej akademii, wymieniłeś ludzi z różnych miejsc, z różnym doświadczeniem. Macie też taką burzę mózgów, w której wypracowujecie pewne rzeczy? Ależ oczywiście, że tak, bo to nie jest tak, że ten program szkolenia został narzucony przeze mnie i przez Radka Mozyrko, tylko ten program też był dyskutowany i konsultowany z trenerami. Oni też niektóre elementy tego programu szlifowali. Były grupy robocze, które pracowały nad różnymi fragmentami tego programu szkolenia. Do tej pory to się dzieje tak naprawdę. Teraz ten okres pandemii bez treningów też wykorzystaliśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozwój trenerów, bo to jest jakby istotny element. Nie tylko sam program szkolenia i te osoby, ale to też, żeby te osoby się po prostu gdzieś rozwijały, żeby ich do tego bodźcować. Też były grupy robocze, które pracowały nad modelem gry, jeszcze usprawnieniem modelu gry, pracowały nad profilami zawodników, wzbogacały, bardzo mocno wzbogaciły tę bibliotekę ćwiczeń, czyli tych środków treningowych, które są adekwatne i odpowiednie do naszego modelu gry i do naszego programu szkolenia. Też na rozwój indywidualny przeznaczyli bardzo dużo godzin, bo tam bodajże chyba 2 razy po 2 godziny w tygodniu mieli jeszcze rozwoju indywidualnego lub 3, już nawet dokładnie nie pamiętam, ale wykorzystywaliśmy bardzo intensywnie ten czas na rozwój trenerów. Pandemia, specyficzny czas. Niektórzy dyskutują nawet, że może być zapaść, jeśli chodzi o szkolenie, technikę piłkarzy, młodych w szczególności, że to jest taki okres niosący bardzo duże niebezpieczeństwo. No nie ma rywalizacji, nie ma meczów, nie ma normalnych treningów. Z drugiej strony, no to jest właśnie czas takiej odpowiedzialności, jeśli chodzi o trenerów, a w szczególności samych zawodników. No tak, ale zauważmy, że powoli już zaczynamy wracać do normalności, bo jakby kwestia tego koronawirusa to nie jest kwestia tygodni czy miesięcy, tylko może być nawet kwestia lat, czyli musimy się nauczyć funkcjonować obok niego, w jego jakby towarzystwie i tak, to wymusza użycie pewnych procedur, więcej ostrożności. Natomiast myślę, że z czasem będziemy w tym coraz lepsi i będziemy mogli bezproblemowo ten proces szkolenia realizować. Opuszczamy tą zieloną murawę, żeby tutaj wegetacja mogła normalnie przebiegać. Natomiast mam jeszcze kilka pytań do Jacka Zielińskiego już w innym planie. Plan zmieniony i muszę powiedzieć, że tutaj podnieciłeś się, jak zobaczyłeś tą sztuczną trawę, bo taka równa płyta, no już byś kopnął coś tutaj. Niczym stół bilardowy, wyobrazisz sobie trochę rosy? Kurczę, no mega uczucie wejść i pograć na takie boisko. Słuchaj, tamte boiska są rozdzielone na kategorie wiekowe, na poszczególne zespoły, natomiast no to boisko będzie jednoczyć tak naprawdę. No tak, tutaj się będą spotykać różne grupy wiekowe. Jeżeli będą kiepskie warunki pogodowe, zalane boiska, to będą wchodzić też i inni zawodnicy. Być może będzie taka sytuacja, że od czasu do czasu będzie musiał skorzystać z tego boiska pierwszy zespół, czyli będą się to przewijały wszystkie grupy, które będą tu przebywać. Mówiłeś o tym procesie treningowym, szkoleniowym, prawda? Natomiast ja cię dopytam, a scouting? Jak ważny jest scouting dla takiej akademii jak Legia? Trudno jakby przecenić rolę scoutingu, to jest bardzo istotna sprawa, bo Trudno przecenić, czyli ty mówisz tak, scouting tak. Oczywiście, zdecydowanie tak, bardzo liczymy zresztą na scouting. Scouting jest odrębnym departamentem, to nie jest, akademia jest jeden departament, natomiast scouting to jest osobny departament, który z nami współpracuje, jest sekcja scoutingu młodzieżowego, która gdzieś ostatnio była trochę rozbudowana i myślę, że tutaj w kwestiach scoutingowych też mamy naprawdę dużo do zrobienia, bo taki ośrodek, takie warunki, no to też wymagania do tego, żeby mieć najlepszych piłkarzy z całej Polski, najlepszych piłkarzy z regionu. To zobowiązuje, także tutaj nie mogą biegać przypadkowi zawodnicy. Czy taki ośrodek treningowy zadziała na wyobraźnię tych młodych ludzi w Polsce, do których zapukacie w ramach scoutingu? Z pewnością tak, bardzo na to liczyliśmy, bo jeszcze przychodząc tutaj do akademii, no słyszałem te narzekania, chociaż one często były nieprawdziwe, tyczące się programu szkolenia, jakości szkolenia, tyczące się infrastruktury głównie, tak, bo tej infrastruktury nie było na takim poziomie, na jakiej byśmy chcieli, tyczyły się przebijanie się zawodników do pierwszego zespołu, bo wyglądało to poza niektórymi takimi okresami, powiedzmy jeszcze za Janka Urbana, gdzie tam troszeczkę coś się działo, w tej materii. Nie wyglądało to rewelacyjnie. Wszystkie te jakby argumenty burzymy sukcesywnie. No i teraz na koniec ten argument o słabej infrastrukturze. No absolutnie nikt nie będzie mógł nam nic już zarzucić. To będzie najlepsza infrastruktura w Polsce. Ale się uśmiechnęłeś na koniec tego materiału, tak jak słońce wyszło i to w ogóle nie powiem, że świetlana przyszłość, bo ona też wynika z pracy wszystkich ludzi, ale tak widzę, mam przyjemność spędzić trochę czasu z wami, pełne zaangażowanie wszystkich, prawda? W bardzo różnych formule ci ludzie tutaj pracują przy tym projekcie. Na koniec wasza rola trenerów, dyrektorów Akademii jest absolutnie też nie do przecenienia, tak jak scouting, taka jest. Wszystkie elementy muszą ze sobą ładnie funkcjonować, te klocki, te puzzle muszą do siebie pasować. My musimy tą infrastrukturę wykorzystać w 100%. I to jest dobra puenta prawdy szkolenia na Prawdzie Futbolu, jeśli chodzi o Legia Training Center, bo tak chyba z Center. Ty byś to nazwał po polsku? Centrum Treningowe Legii, nie? Bardzo ładnie brzmi po polsku i po angielsku. Centrum Treningowe Legii to jest coś takiego, co zmienia rzeczywistość Legii, polskiego futbolu. Taka jest moja prawda futbolu. Dzisiaj na Prawdzie Szkolenia, wspólna inicjatywa z PKO Bank Polski. Zapraszam na kolejne wydania.